Cztery pory roku i nasi goście, pani Małgorzata Klimkiewicz, koordynator pracy wolontariatu w warszawskim hospicjum dla dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry. I wolontariusze, pani Zofia Marnic. Dzień dobry. I pan Jacek Filc-Nowakowski. Dzień dobry. Witamy. Warszawskie hospicjum dla dzieci zajmuje się domową opieką paliatywną nad nieuleczalnie chorymi dziećmi. Jak ta opieka wygląda? Opieka hospicjum polega na tym, że zespół naszego hospicjum, w skład którego wchodzą lekarze, pielęgniarki, kapelan, psycholog, pracownicy socjalni oraz wolontariusze, dojeżdżają do domów pacjentów, którzy są, mieszkają w Warszawie i w okolicy 100 km od Warszawy. Dzieci znajdują się w swoich domach. Są to dzieci w bardzo różnym wieku, od dzieci bardzo małych, niedawno urodzonych, po dzieci w wieku kilku lat, kilkunastu. Mam jednego pacjenta, który ma 36 lat nawet. Pan powiedział, że to są dzieci, gdzie już prawie dorośli, którzy mają wypis szpitalny. Znaczy tak, co rozumiem, mają po prostu, była przeprowadzona terapia, próbowano podjąć działania ratunkowe, ale już dzieci ze szpitala wychodzą po prostu z diagnozą, że medycyna nic nie może na to poradzić, na ich schorzenie, i trafiają do domu pod opiekę rodziców, gdzie mają o wiele lepsze możliwości zaopatrzenia, bo czują się tam lepiej. Szpital to nie jest miejsce, w którym dzieci czują się świetnie. Co trzeba wiedzieć, co trzeba czuć, czego się trzeba nauczyć, żeby zostać wolontariuszem? Trzeba przede wszystkim kochać, bo jeżeli się nie lubi, nie kocha dzieci, to trudno się nimi zajmować, a umiejętności opieki można nabyć przez szkolenie, przez praktykę, przez podglądanie innych. Rodzice bardzo dużo pokazują, bo każde dziecko wymaga troszeczkę innego podejścia. Jest przyzwyczajony do tego, jak robi to matka, i my staramy się zawsze wykonywać to wszystko, jeżeli nie tak samo, bo to jest niemożliwe, to bardzo podobnie, tak żeby dziecko nie odczuło różnicy, że ktoś inny się nim opiekuje. Nawet te dzieci, które są jak gdyby pozawerbalne czy poza czuciem, często utrzymywane w śpiączce farmakologicznej, dotyk podobny do tego, jak matka to czyni, pozwala im po prostu zachować spokój, nie wywołuje niepokoju, dodatkowych reakcji, drgawek, różnych sytuacji, które się mogą zdarzyć w ich stanach. Dlaczego pani została wolontariuszem? Czy to za bardzo prywatne pytanie? Tak jak powiedziałam, bo kocham dzieci, wszystkie dzieci, i to mogę dla nich zrobić. Nie wiem, czy to jest modna odpowiedź, ale cokolwiek uczyniliście najmniejszemu z moich braci, mnieście uczynili. Jestem osobą wierzącą, katoliczką, i w ten sposób realizuję również to powołanie, do którego wzywa nas chrześcijaństwo. Pan Jacek jest artystą, rzeźbiarzem, wspólnie z dziećmi wykonywał pan prace artystyczne. Jak to się robi? Z podopiecznymi hospicjum nie można wykonywać żadnych prac. W zasadzie to są bardziej formy zabawy. Bardziej spędzamy czas na tym, że ja opowiadam o swojej pracy lub gramy razem w jakieś gry lub chodzimy po prostu na spacer. Tak jak Zosia opowiadała, ona ma kontakt, mówiła o przytulaniu, ona ma kontakt z moimi dziećmi. Ja się zajmuję raczej jako mężczyzna dorosłymi, nastoletnimi chłopcami, starszymi, i ten mój kontakt jest trochę z nimi inny, ma inne cechy. Zazwyczaj mama się nim go przytula, ja się zajmuję jakby tym, żeby ten chłopiec trochę poczuł, że na czym polega dorosłość, na czym polega praca, że pobuntował się ze mną, żebyśmy trochę się powygłupiali, poprzekamarzali, żeby on mnie pozaczepiał, że mógł pozaczepiać, że ja mógł go pozaczepiać, żeby on poczuł, że jest mężczyzną, że ma adrenalinę w sobie, że niczego mu nie brak, chociaż nie jest na przykład mobilny, bo to jest ten problem, tak? Że na ogół ci chłopcy, dzieci są przykute do łóżka, albo w najlepszym razie na wózku możemy zwiedzać świat. Są choroby, o których wiemy, że będą stopniowo powodowały pogarszanie stanu dziecka. No i w końcu doprowadzą do jego śmierci. No, taka świadomość jest. Jak się rozmawia z rodzicami na ten temat? To znaczy, takie rozmowy najczęściej przeprowadza nasz psycholog Agnieszka. Są rodzice, którzy potrzebują wsparcia duchowego. Jest u nas kapelan, ksiądz Wojtek, który oprócz tego jest kapelanem w Centrum Zdrowia Dziecka na oddziale onkologii. Dlatego też pacjenci, którzy trafiają do nas, właśnie dzieci z oddziału onkologii, rodzice znają księdza Wojtka i często jest tak, że czują się przez to może trochę właśnie bardziej
Tak pewniej, prawda? Bo jest ktoś, kogo znają, kogo twarz znają i przychodzą tutaj i ksiądz był tam, był z ich dziećmi, kiedy były jeszcze leczone. Teraz dziecko jest już w domu i ksiądz jest tutaj. No właśnie, tak jak mówiłam, głównie nasza Agnieszka zajmuje się przeprowadzaniem takich rozmów, prawda, czy lekarze. Aczkolwiek rodzice często też z wolontariuszami rozmawiają o śmierci swoich dzieci. Ja jako była wolontariuszka, takie rozmowy pamiętam z jedną mamą, która właśnie mówiła mi, że ona wie o tym, że jej syn umrze, aczkolwiek stara się nie myśleć o tym, bo to jest jej dziecko i ona cały czas ma nadzieję, że on wyzdrowieje, mimo że ma świadomość tego, że jest już bardzo źle. Czy takie zdanie, życie ziemskie jest dobrem podstawowym, ale nie absolutnym, przekonuje rodziców w jakiś sposób, jeżeli to w ogóle można nazwać przekonywaniem? Nie wiem, ja nie mam takich doświadczeń rozmowy. Rodzice unikali tego tematu. Zdecydowanie poza jedną matką. Zostawałam z bardzo ciężko chorym dzieckiem, które no, miało przeżyć kilka miesięcy, chyba 7 miesięcy przeżyło. I zostając z nim sama na wiele godzin, matka uspokoiła mnie. Ona wie, zdaje sobie sprawę, że to dziecko umrze i żebym ja się nie bała, jeżeli to się stanie podczas mojej opieki. To był jedyny moment, kiedy ja takie wsparcie ze strony rodziców uzyskałam, bo ponieważ jak zostaję na te kilkanaście godzin, to się zawsze może stać. Te dzieci są w takim stanie, że nie możemy wykluczyć takiej sytuacji. To był jedyny moment, kiedy matka była świadoma tego, co się stanie i mnie dała tą pewność i gwarancję, że nie będzie miała do mnie pretensji, gdyby to się wtedy stało. To są moje jedyne takie doświadczenia, jak gdyby przed odejściem dziecka z rodzicami. Małgorzata Klinkiewicz, Zofia Marnic, Jacek Filc-Nowakowski, nasi goście z warszawskiego hospicjum dla dzieci. Do tej rozmowy wrócimy za kilkanaście minut. Jeszcze raz w naszym studiu goście Małgorzata Klinkiewicz, Zofia Marnic i Jacek Filc-Nowakowski z warszawskiego hospicjum dla dzieci. Jeszcze raz dzień dobry, jeszcze raz witamy w czterech porach roku. Rozmawialiśmy sobie na tych piosenkach, które były poprzednio i państwo powiedzieli, że pomaganie nieuleczalnie chorym dzieciom to jest zdrowy nauk. To jest rzeczywiście nauk i do tego zdrowy. W ogóle nie, no, ogólnie idea pomagania jest może zdrowy, dobrym naukiem. No to wciąga, prawda? Wciąga, tak. Wciąga, ale każde ćwiczenie ze swoim ego, że tak powiem, z egocentryzmem, każde takie ćwiczenie samym sobą, jeśli się osiągnie jakiś sukcesik, a w przypadku kontaktu z takim cierpieniem można poczuć, że jest się potrzebnym i to jest fajne i to jest właśnie to nakręca, mobilizuje. Daje siły, tak? Tak, dokładnie, do następnych takich zachowań i może wtedy powstanie po paru latach niezły nauk. Ale nie proponuję leczenia w tej sprawie akurat. Dla pań też to zdrowy nauk, tak? Tak. Dużo osób przychodzi do państwa i mówi, może bym spróbował. No i jak to się później kończy? No bardzo różnie. Są osoby, które rezygnują po rozmowie ze mną, kiedy mówię, jakie dzieci są pod opieką hospicjum. Często osoby, które przychodzą do wolontariatu, mają nieco inne wyobrażenie o dzieciach, które są pod opieką hospicjum. Chyba myślę, że są to dzieci, które są bardziej takie kontaktowe, z którymi można porozmawiać, pobawić się. Tymczasem jest inaczej. Większość naszych dzieci jest bez takiego typowego kontaktu słownologicznego, takiego, że nie możemy może z nimi porozmawiać, aczkolwiek no wiemy, że te dzieci reagują na głos, reagują na naszą obecność, na muzykę. Właśnie staramy się, wolontariusze starają się w ten sposób, przebywając z tymi dziećmi, na przykład czytać im książki, chociażby na przykład przytulać, prawda? Te dzieci naprawdę reagują i po prostu my to widzimy. Służenie najlepszym interesom dziecka. Ale jak służyć tym najlepszym interesom dziecka, jak wiemy, że to dziecko jest nieuleczalnie chore? To jest takie same dziecko jak każde inne, prawda? Dopóki nie umrze, jest normalnym dzieckiem. Tylko troszeczkę ograniczonym i
dawanie siebie takiemu dziecku jest dawaniem siebie każdemu, tak jak każdemu innemu. To nie ma różnicy. Można takie dziecko, tak jak mówiła Gosia, i przytulić. Można mu czytać, wierząc w to, że mimo, że jest pozakontaktowy, że słyszy nas głos, bo słyszy, często reaguje drgnięciem ręki, czymkolwiek, zachowaniem ciała, które teoretycznie jest bezwładne, ale to nie jest tak do końca. Wiadomo, że rodzice pewnie wierzą do samego końca, że może coś się stanie, że może stanie się jakiś cud. No, chwytają się różnych sposobów, jakichś eksperymentów medycznych, metod niekonwencjonalnych w leczeniu tych dzieci. I co wtedy? Znaczy w takich wypadkach, jeśli te metody, które rodzice zaproponują, wykraczają poza opiekę hospicjum, bo rodzice, kiedy dziecko jest przyjmowane do hospicjum, dostają taki formularz objęcia opieką dziecka, który muszą przeczytać najpierw i podpisać. I tam są ujęte te wszystkie rzeczy, które hospicjum już nie robi po prostu. No jeśli chcą leczyć dziecko mimo tej diagnozy, że już jak gdyby nic nie da się zrobić, chcą robić coś innego, czego nie proponuje hospicjum, wtedy istnieje taka czasami potrzeba, że dziecko zostaje po prostu wypisane i rodzice na własną odpowiedzialność zajmują się tym. Jedną z zasad hospicjum jest to, żeby nie stosować uporczywej terapii w celu przedłużenia życia. Czy to konieczne? Konieczna jest taka zasada? Tutaj na ten temat jak gdyby nie chciałabym się wypowiadać, nie jestem lekarzem, nie jestem osobą, która mogłaby się fachowo na ten temat wypowiedzieć. To bardziej byłoby pytanie do lekarza, myślę. No dobrze, a czy wszyscy, którzy tego potrzebują, mogą trafić pod opiekę wolontariuszy, lekarzy, pielęgniarek z hospicjum dla dzieci? Znaczy, jeśli lekarz kierujący dziecko do hospicjum podejmie decyzję o zakończeniu leczenia, rodzice jak gdyby muszą też wiedzieć o tym, zostać poinformowani, że zostało zakończone leczenie. Wtedy do nas trafiają dokumenty, które są do pobrania z naszej strony. Jest to taki specjalny formularz skierowania plus epikryza i te dokumenty trafiają do nas. Nasi lekarze zapoznają się z dokumentacją, kontaktują się z lekarzem prowadzącym, czy to z oddziału, czy z lekarzem pierwszego kontaktu, który wystawił skierowanie i wtedy umawiają się na konsultację. Jadą obejrzeć dziecko, prawda, zbadać i wtedy kwalifikują dziecko do opieki w hospicjum. Część dzieci jest przyjmowanych czasowo, żeby pokazać na przykład rodzicom, jak takim dzieckiem się mają opiekować w warunkach domowych. Potem takie dziecko często trafia pod opiekę lekarza pierwszego kontaktu. To w przypadku dzieci z chorobami nowotworowymi, no to dzieci już są u nas do końca, prawda, do ostatnich dni. Święta, czy to jakiś szczególny czas w Państwa pracy? Znaczy pracuje u nas na pewno zespół dyżurny, bo hospicjum generalnie pracuje cały rok, prawda? To nie jest tak, że jak są święta, to jest jakaś przerwa. Zespół dyżurny lekarzy i pielęgniarek pracuje, jest do dyspozycji całą dobę. Rodzice naszych dzieciaków mają telefon dyżurny, podany numer, więc pracownicy tak jak standardowo dzwonią 2 czy 3 razy dziennie, pytają o to, jak dziecko się czuje, czy coś się dzieje. No i jeśli zachodzi potrzeba, to zespół dyżurny oczywiście jedzie w święta czy to w nocy. A ile taka wizyta u tego dziecka trwa? Czy to jest określony czas, czy to się nie da określić? Tyle, ile potrzeba, tak? To znaczy tyle, ile potrzeba, ale najczęściej rodzice z góry określają, na ile jest to potrzebne. To jest często, ponieważ nie jedzie się blisko. Ja w moim przypadku, ponieważ jako osoba mobilna z samochodem jeżdżę w okolice podwarszawskie, jadąc 100 kilometrów w jedną stronę pod Siedlce, trudno założyć, że ta wizyta będzie trwała godzinę, bo to jest nielogiczne. No, jeżeli się jedzie, to te minimum 6-8 godzin, czasami jest to kilkanaście godzin. Czasami jest to potrzeba na 2-3 godziny, bo i taka potrzeba się pojawia, że matka musi iść do lekarza, nie ma z kim zostawić dziecka, wtedy ta wizyta trwa 2-3 godziny. Jest, proszę Państwa, 1%, taki magiczny wręcz 1%, który mogą Państwo przeznaczyć ze swojego podatku na taki szczytny cel, na organizację, która robi bardzo dużo wielkiego i dobrego. Takim jest właśnie warszawskie hospicjum dla dzieci. To prosimy bardzo, ten 1%. Tak, o, już chyba tam ktoś zareagował. Jak pan tak?
wspomniał, my jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Można przekazywać 1% podatku dochodowego na naszą fundację. Te pieniążki są przeznaczone na cele statutowe, które realizujemy, czyli na pomoc rodzinom, na zakup sprzętu medycznego, na zakup leków, na to wszystko, co jest potrzebne, prawda, w opiece nad tymi dziećmi. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Tam znajdą Państwo wszystkie informacje. Nie pytał Pana nikt nigdy, po co Ty to robisz? Pytają osoby znajome, pytają osoby, które wiedzą o tym. I to, tylko że to jest właśnie trudne pytanie, trudna odpowiedź. Ja wiem, po co to robię, ale przekazanie tego komuś i zarażenie tym już to jest zupełnie inna idea. Osoby, które... Ja robię to dlatego, że za dużo siedzę w domu sam i po prostu nie lubię własnego natłuku myśli i wolę się podzielić to tym z kimś, kto tego potrzebuje. Dużo zajmowałem się sobą, dużo mam swoich dziwnych pomysłów. Gdy idę do podopiecznego, przekazuję mu tą ideę, tą wiedzę, dzielę się i się czuję z tym ja lepiej. Bardzo dziękuję Państwu za wizytę w czterech porach roku, szczególnie w taki dzień jak dziś. Małgorzata Klimkiewicz, Zofia Marnic, Jacek Filc-Nowakowski. Podziwiam Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.